Sprawdzanie połączenia, a potem już tylko i wyłącznie transmitujesz na żywo. Dzień dobry, szanowni widzowie Lancerto. Nie wiem, czy pamiętacie, że o 17 w tym tygodniu będziemy się spotykać. Ja za chwilę z Mateuszem Zielonką, później dołączy do nas w tym tygodniu Suchar Codzienny, później jeszcze ja będę miał przemiłe podsumowanie z panem Michałem Kędziorą. Zaczynaliśmy w zeszłym tygodniu, nie sądząc, że tylu z was tutaj dołączy, że tylu z was będzie chciało posłuchać, porozmawiać, zadać pytania, czasem się uśmiać, czasem zapłakać, czasem wymienić się poglądami, czasem pomilczeć wspólnie i to jest bezcenne doświadczenie. To, co zrobimy dzisiaj, to będziemy rozmawiali z facetem, który jest człowiekiem wielu talentów, bo gdybyście pojechali do Portugalii, to jest spora, no, może nie dziś, ale przyjdzie taki czas i mocno w to wierzę, skoro zaczniemy za chwilę, jak mówi minister Szumowski, odmrażać gospodarkę. Gdybyście pojechali do Portugalii, szukali najwyższych fal, to jest duże prawdopodobieństwo, że na szczycie tej najwyższej fali może być on, Mateusz Zielonka. Gdybyście poszli na jakiś fajny skatepark we Wrocławiu, jest duże prawdopodobieństwo, że zobaczyliście kiedyś Mateusza Zielonkę, który tam na deskorolce szaleje. Gdyby była piękna zima i można było jeździć po świecie, to jest spora szansa, że na naprawdę fajnym, stromym stoku zobaczylibyście na desce snowboardowej jego, Mateusza Zielonkę. Jest spora szansa, że gdybyście poszli rano w poniedziałek, albo we wtorek, albo w środę, albo w czwartek, albo najlepiej w weekend we Wrocławiu do pięknej hali targowej, żeby zobaczyć co dobrego na obiad, to jest spora szansa, że Mateusz Zielonka byłby tam człowiekiem, który już kupowałby coś na swój stół. To jest, jak mówię, człowiek wielu talentów, gość, który potrafi i ciekawie się ubrać i doprowadzić do szału ludzi w Lancerto, którzy próbowali go ubrać swego czasu jakoś. Jest człowiekiem, który naprawdę świetnie sobie radzi na każdej desce, jaką tylko można sobie wyobrazić. Bo pamiętam, że kiedy pojechaliśmy do Hiszpanii na specjalną sesję Lancerto, to niby nie było tak dawno temu, bo to był, zdaje się, końcóweczka stycznia. Tam była piękna, no nie, trudno powiedzieć zima, ale pogoda była doskonała do tego, żeby odwiedzać różne rzeczy i zobaczyć, jak to wygląda. To Mateusz wpadł na chwilę z Londynu, gdzie pojechał się szkolić kuchennie, przywiózł swoją deskorolkę, poszalał po deptaku, na którym wielu emerytów zmykało przed jego kółkami, no i pokazał, że ta deska też nie jest mu obca. A potem okazało się, że za rogiem był targ, więc poszedł, kupił, zrobił, przyniósł, wyniósł, pozamiatał i później jeszcze dał namówić się na rozmowę o stylu. Staliśmy w takim pięknym budynku, być może widzieliście na specjalnym filmie od Lancerto, gdzie cała sesja była prowadzona. Zresztą w okolicach tego naszego live możecie spokojnie zobaczyć różne aktywności, które dotyczą tej właśnie sesji. Jest tam taki piękny, zdaje się Hiszpan, ale wygląda tak przepięknie. I on jest głównym bohaterem tej sesji. My z Mateuszem patrzyliśmy na niego z podziwem, interesowaliśmy się tym, co może się wydarzać i próbowaliśmy nie przynieść sobie i Lancerto wstydu. Panie i panowie, nie wiem, czy to jest już ten czas, ale spróbuję zrobić wszystko, żeby teraz naciskając takie dwie buźki, które mówią właściwie to możesz rozpocząć transmisję na żywo z Mateuszem Zielonką, Daszą Cze, Janem Boratynem, Magdą Lenką 10, Góralem 84, Michałem Grochalą, Agatą, Arkiem, Tomkiem, drugim Tomkiem, Adrianem. Jezus Maria, gdybyśmy wszystkich tutaj powpuszczali teraz na antenę, to my byśmy się chyba nie wynieśli stąd do końca świata, ale wrócę do Love, Katie, Food. Mateusz Zielonka, panie i panowie, dodaj, a on. Jeżeli będziecie mieli do mnie jakiekolwiek pytania, służę, odpowiem w każdej chwili. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania do Mateusza Zielonki, służę, Jestem ja. odpowiem w każdej chwili. Cześć Mateusz, dzień dobry, jak się Cześć, masz? cześć Jarek, cieszę się, że to mnie wybrałeś na dzisiejszą rozmowę. Wiesz, miałem takie możliwości. Natomiast Jestem. Zastanawiam się, jakby ten ekran wyglądał, gdybyśmy tutaj wrzucili jednak powiedzmy 15 osób albo 10, które bardzo chcą dołączyć i Wow, pogadać. nie wiem, czy przy dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy korzystają z internetu, wszyscy są live, czy Czy Instagram to będzie dopodołał jeszcze temu. funkcjonowało? To prawda. Musimy No. spróbować. Natomiast zobaczcie, od razu widać po Mateuszu, że jest na zachodnim, na południowym zachodzie, tam jeszcze jest słońce. W Warszawie Jest już się słoneczko. pochowało za chmury, więc ja doświetlam się tym, co mam sztucznego w sali, w której pracuję dzisiaj od samego rana, ale ciebie miło widzieć. Nasi Postaram się, przyjaciele żeby z Lancerto blinki na mnie zapowiadają. nie. Mówię, że postaram się, żeby blinki tak na mnie nie jasno nie raziły mnie, Nie, to żeby wszyscy mnie piękne. dobrze. To jest gra O, świateł, Mateusz. Trzymajmy się, tak. że to jest doskonała gra świateł. Zrobię w ten sposób. Super. Ci, którzy z Lancerto zapowiadali dzisiaj nasze spotkanie, mówią:
Branża gastro jest w trudnej sytuacji, no ale spróbujcie sobie pogadać o tym, jak to dzisiaj wygląda. Ty jesteś człowiekiem, który jest, jak próbowałem cię przedstawić, zaangażowany w różne projekty i przedsięwzięcia, ale także współpracujesz z ludźmi, którzy dostarczają do gastronomii różne rzeczy albo wręcz w niej pracują. Sam jesteś szefem kuchni. Powiedz, ile jeszcze jesteście w stanie wytrzymać w zamknięciu? No powiem szczerze, że troszeczkę dziwne czasy. Jest to szczęście w nieszczęściu dla naszej restauracji Surfer, którą prowadziliśmy do tej pory w centrum handlowym Magnolia. No ale już planowaliśmy od dłuższego czasu przenieść się, wyjść z centrum handlowego i mieć już stacjonarny punkt, żeby to była już prawdziwa restauracja. Bo wiadomo, niedziele czasami nieczynne są. No i planowaliśmy na marzec zakończyć działalność w tej właśnie galerii i z początkiem kwietnia się przerzucić. No i tak wyszło, że no, musieliśmy zamknąć restaurację, przez co też nie mogliśmy, tak jak inne restauracje, robić dowozów na zamówienia. To był duży ból. No ale wydaje mi się, że w ciągu kilku tygodni odpalimy nowy punkt, już stacjonarny. Będzie troszeczkę mniejszy, ale będzie o wiele fajniejsze, wydaje mi się, menu, trochę bardziej urozmaicimy. Do tej pory były to burgery ze wszystkich stron świata, ze wszystkich spotów surferskich. Właśnie tak jak mówiłeś o tych najwyższych falach w Portugalii, również mieliśmy takiego burgera, który się nazywał Nazare, skąd dokładnie te największe fale 30-metrowe nawet pochodzą. Tak. Wygląda na zdjęciach niesamowicie. Mam nadzieję, że w tym sezonie wiele imprez jest odwołanych. Nie wiem, jak to będzie wyglądało tam w szczycie sezonu, ale daj Boże, żeby wszyscy mogli, ci, którzy chcą, mogą, będą bezpieczni, mogli się pojawić tam, gdzie chcieliby. Chociaż minister zapowiada, że wakacje w tym roku będą wyglądały zupełnie inaczej, ale zobaczymy. Natomiast, tak jak powiedziałeś, wiele punktów gastronomicznych, czasem nawet barów nie szybkiej obsługi, tylko barów, które leją raczej nie mleko do swoich szklanek, oni szybciutko przestawili się na to, że w sumie kuchnia i tak pracuje, w sumie szefowie kuchni i tak są zatrudnieni. Więc barmani, którzy nie mogą lać tego, co lali zwykle, są tymi, którzy dowożą, czyli nagle wchodzą w buty kurierów, a oni przestawili swoją kuchnię na to, żeby przygotowywać posiłki dla szpitali albo dla innych miejsc, gdzie są ludzie na pierwszej linii frontu. Dokładnie. No my niestety nie mieliśmy takiej możliwości. Galerie były totalnie zamknięte i wszystkie restauracje we wszystkich galeriach były nieczynne. Więc my nawet mimo tego, że mieliśmy już takie 2-3 tygodnie zapasu, kiedy to się wszystko zaczęło, kiedy się wszystkie restauracje pozamykały, zwłaszcza te w galeriach, no nie mieliśmy możliwości wejść i robić też dla ludzi jedzenie. No ale mam nadzieję, że już się najbliższe kilka tygodni to się wszystko zmieni i będziemy mogli odpalić nowy punkt i robić na początku na zamówienia, potem zobaczymy, co się wydarzy. No, dziwne czasy są. Czasy są dziwne. To jest trochę tak, że po tym wszystkim, co się działo teraz, wiele osób zaczyna od zera w jakimś Jarku, sensie. Jarku, halo? No, ja cię słyszę doskonale. No to są te czasy właśnie. A ty mnie nie. Wszyscy są w live i nie mało miejsca jest. Nie słyszysz? Nie, no ja cię doskonale słyszę. Widzę, że kombucha jest popijana, więc jeżeli tylko odzyskamy połączenie, to będzie mi bardzo miło. Daj znak sygnał. Ja mogę spróbować jeszcze raz. Mateusz, ja cię teraz... Mam Mateusza Zielonkę jako użytkownika. Serce mnie boli, ale teraz zobaczcie, otworzyła się szansa dla tych wszystkich, którzy chcieliby wpaść na takiego live'a, ale no i co? I nie ma go teraz. Mam nadzieję, że znowu spróbuję za chwilę się dołączyć, bo jak nie, to tak. Robert Motyka czeka na spotkanie. Mateusz czeka na spotkanie. Daria jak nic. Andrzej jak nic. Marcin też. No ale zobaczmy, może jeszcze wróci. Nie, nie wrócił na razie. Nie chcę prowokować nikogo innego, bo ostatnio, kiedy zrobiłem to pół żartem, pół serio, to wpadliśmy na chwilę do kuchni Bożydara Iwanowa i no, nie powiem, że jemu było miło, no ale cieszę się, że odebrał, natomiast nie chciałbym nikogo stawiać właśnie w takiej, ani innej sytuacji. To, o czym rozmawialiśmy z Mateuszem, to rzeczywiście nawet teraz, jak siedzę i patrzę sobie za okno, tu w centrum Warszawy, jest w okolicach mnóstwo kawiarni i knajp, które dzisiaj muszą być pozamykane, bo ludzie nie mogą tam przyjść, ale prawie każda z nich robi coś na wynos, prawie każda z nich się do tego przygotowała, prawie każda z nich robi wszystko, żeby jakkolwiek tą swoją płynność poprawić. Jest tutaj nawet taka niewielka kawiarnia, która serwuje bardzo, bardzo dobrą i bardzo domowej roboty, może tak, z domowym sercem wkładaną kawę. I oni też przez długie tygodnie musieli być zamknięci, natomiast zrobili wszystko, żeby ich klienci, których mają bardzo, bardzo blisko siebie, mogli kupić cegiełkę, która pozwala tej kawiarni dzisiaj przetrwać, pozwala poprawić płynność finansową i pozwala kupić sobie tą kawę, ale wynieść ją z lokalu albo wypić ją w lokalu dopiero wtedy, kiedy będzie to możliwe. Mateusz Zielonka pyta, czy słychać. Mateusz, oczywiście, że słychać, więc ja spróbuję cię jeszcze raz zaprosić do rozmowy. Uwaga, 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 lecimy.
Nie, znowu mi zniknął. Strasznie, strasznie gdzieś nam ucieka Mateusz. Wracając z takich pomysłów na to, żeby punkty gastronomiczne, takie jak właśnie ta kawiarnia, czy ten punkt, o którym mówił Mateusz, albo wszystkie inne w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie, w Lublinie, gdziekolwiek sobie wymyślimy, każdy próbował robić coś. W Warszawie jest kilka takich punktów, które rzeczywiście korzystając na tym, że ludzie lubią ich, że ludzie chcą pomagać, to zbierali na mieście pieniądze przez specjalne platformy, mieli, żeby płacić swoim kucharzom, a ci kucharze gotowali dla lekarzy, dla personelu medycznego szeroko pojętego albo dla ratowników medycznych czy dla pielęgniarek i tak dalej. I w ten sposób mogli cały czas pracować. Zakład chodził, oni robili swoje, tylko klientów mieli innych i pieniądze przychodziły z zupełnie innego miejsca i to też było rzeczywiście sporą wartością. Mateusz, no, ponieważ jakby to powiedzieć, no chyba wygrywają inni, którzy właśnie do nas przyszli teraz, a kusi mnie, bo tylu chętnych jest. Mateusz, zrób to, co zrobiłeś wtedy, czyli wpadasz jeszcze raz, ustawiasz się w kolejce chętnych do wystąpienia na żywo, a ja będę ciągnął zapałkę, jeżeli trafi na ciebie za chwilę, to kto wie. Mateusz, jak mówiliśmy, to jest człowiek różnych talentów, ale żadnego właściwie się nie boi, nowego jeśli się pojawi też, bo kiedy pamiętam spotykaliśmy się wtedy w Hiszpanii, żeby porozmawiać sobie o stylu, to Mateusz mówi, że jest tym chłopakiem, który kiedyś jak się pojawił w jednym ze sklepów Lancerta i powiedział cześć, nowy ambasador się kłania, no to coś tam dla niego wybrano. Natomiast okazało się, że ma swój własny pomysł i swój własny styl, a wtedy okazało się, że ci, którzy zwykle to robili, byli zaskoczeni. Mateusz podobno lubił się stroić od małego, to mówi zresztą w tym naszym filmie przygotowanym dla Lancerto, natomiast kiedy, właściwie nie przestał się stroić i to dzisiaj jest jego domeną, natomiast to jest taki moment i taki trudny w utrzymaniu czy w zaopiekowaniu się facet, że na snowboardzie zupełnie inaczej, na desce surfingowej zupełnie inaczej, kiedy bierze deskorolkę do ręki zupełnie inaczej, kiedy cokolwiek jeszcze innego próbuje na siebie włożyć, to też musi wyglądać zupełnie inaczej. Zawsze to jest jakieś takie szalone połączenie stylów, że jak się na niego patrzy, to rzeczywiście jest to człowiek wielu, na pewno wielu twarzy. Mateo, wpadniesz czy nie? Czy nie chcesz już w ogóle się pojawiać, tak? Nie, ja to rozumiem. Ja to rozumiem, ja sobie zdaję sprawę, że nie każda rozmowa prowadzona przeze mnie może być dla drugiej strony łatwa, miła i przyjemna, ale to, co mówił Mateusz też na początku naszego spotkania, że dzisiaj jeszcze jesteśmy akurat przed czasem, kiedy Ewa Chodakowska wpada na Instagrama i zabiera 30 tysięcy ludzi, którzy podskakują razem z nią i piją wodę razem z nią, słuchając jej muzyki razem z nią. No ale miałem nadzieję, że nam się uda. Każdy łapie tą sieć na tyle, na ile może i próbuje z niej korzystać i korzystać i korzystać. Bardzo dziękuję za to, że czekacie, bo i mama Baśki się odzywa. To jest nasz stały widz. Gdzie byśmy się nie pojawili na żywo z kamerą i z mikrofonem, tam i ona. Bardzo za to dziękuję, bo taka wierność we współczesnych czasach to jest naprawdę coś niezwykłego. I ze świecą takiej wierności szukać, więc za to bardzo dziękuję, ale KTM też czeka na spotkanie, Mateusza nie widać, Maciek się odzywa, także Maciek, jest tylu kibiców, którzy mówią chodź, nie wstydź się, że naprawdę bardzo, ale to bardzo trudno nad tym, o, spróbujemy teraz jeszcze raz, uwaga, 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 może tym razem się uda, oczekiwanie na Mateusza Zielonkę, a tłumy szaleją, tłumy po prostu zachowują się teraz jak na narodowym, myślą sobie, wejdzie, nie wejdzie, da radę, nie da rady. Internet we Wrocławiu to dźwignie, czy nie dźwignie? Dźwignie. Jestem, dźwignąłem. Internet dał radę. Troszkę próbowałem zająć widzom ten czas, nie wiem z jakim skutkiem, ale powiedz, masz mnóstwo znajomych w różnych knajpach na polskiej ziemi, którzy, ale nie tylko, bo jak podróżujesz po Europie Zachodniej, czy to Portugalia, czy Hiszpania, no to tam też są ludzie, którzy mają ten sam problem, co nasza część świata. Jak oni sobie radzą? Każdy radzi sobie jak może. Każdy przyszedł do internetu i próbuje mieć kontakt z tymi właśnie ludźmi, którzy do tej pory byli ich klientami. Liczą na wsparcie. Mam na przykład znajomych, którzy na południu Hiszpanii prowadzą, może to nie jest gastronomia, ale mają punkt z kamperami. No i teraz mieli ciężkie czasy, no ale zaczęli sprzedawać wycieczki po prostu na zaś, po prostu na późniejszy termin. No i jakoś to idzie. No każdy sobie po prostu radzi jak może. No dziwne czasy są i nie wiadomo, co będzie dalej. No. Wiesz co, bo dzisiaj miałem taką rozmowę ze swoim podróżnikiem z GoForWardu, który też powiedział, jak nie w tym roku, to w przyszłym, ale nikt nie mówi, wyjmuję teraz wszystkie pieniądze i może się spotkamy za rok. Jakby wszyscy rozumiemy, jak ten łańcuch jest dzisiaj połączony. To, o czym tutaj sobie też rozmawialiśmy przez te pierwsze nasze spotkania na żywo z Michałem Kędziorą na samym początku. Jesteśmy na profilu Lancerto, współpracujemy z Lancerto, pokazujemy, co robią dobrego i jak to robią, a jednocześnie widzimy, jak trudno dzisiaj jest
jest tej branży też, kiedy tak naprawdę galerie handlowe, o których ty opowiadałeś, zamknięte. Mhm. Sprzedaż online'owa jest, ona się rozkręciła bardziej niż kiedykolwiek, ale to nie jest jeden do jednego. No właśnie na to czekałem, żeby go zawiesiło. No ale po co się wieszać, panie Mateuszu? Pan chwilę jeszcze posiedzi z nami i porozmawia. Ten moment, w którym dzisiaj minister zapowiedział, że od najbliższej niedzieli, 19 kwietnia, będzie powolutku odmrażana gospodarka w Polsce. Co to oznacza? Jeszcze szczegółów nie znamy, mamy je poznawać w kolejnych dniach i mam nadzieję, że to będzie nie za szybko zrobione, ale jednocześnie jest urzędnik, jeden, drugi czy trzeci, powie, no dobra, to wychodźcie, to wiemy, że możemy wyjść i pewnie się ucieszymy. Natomiast to wychodzenie, kiedy nie będziemy rozsądni, kiedy nie będziemy rozważni, kiedy nie będziemy się pilnowali, kiedy nie będziemy zakrywali ust, jeżeli nawet czujemy się dobrze, bo to, o czym mówią wszyscy specjaliści. Wiem, że potrzeba było chyba za 3 tygodnie, żeby poznali wszyscy jasną odpowiedź na pytanie, czy maseczki są potrzebne i kiedy. I w Polsce akurat mamy taką dziwną sytuację, że słyszymy tydzień temu, że dopiero od najbliższego czwartku one będą obowiązkowe, bo one są w stanie o 75%, różne badania różnie mówią, ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Natomiast jeżeli tak to jest, to na co czekać? Ja wiem, że musimy czekać na Antonowa z maseczkami, ale tak naprawdę wydaje się to kuriozalne, więc każdy z was, kto może, niech zakłada, bo nawet jeżeli, tak jak ja, wy czujecie się zdrowi, silni i nic was nie rozkłada, nie macie temperatury, nie macie kaszlu, nie macie bólu w mięśni, nie macie żadnych objawów koronawirusa, wcale to nie oznacza, że nie macie go w sobie. Nie moglibyście przekazać go, mówiąc brutalnie, komuś, kto czuje się po prostu słabiej i komuś, na kim ten koronawirus mógłby wyrządzić zupełnie inne szkody. Więc na to trzeba uważać. Więc nawet jeżeli okaże się, że galerie handlowe powolutku będą się otwierały, nawet jeżeli okaże się, że pola namiotowe powoli będą się otwierały, nawet jeżeli okaże się, że świat cały zacznie się otwierać, to proszę was o to, żebyśmy tak, jak jesteśmy tutaj sporą grupą, odpowiedzialni z tego świata zaczęli korzystać, bo to tylko od nas będzie zależało. Jak ta krzywa będzie wyglądała, ile będzie osób zakażonych i jak będziemy z tego dziwnego świata wychodzili. Mateusz o nim mówi, dziwny świat. Ja myślę sobie, że on jest o tyle fajny, że ten świat wyzwala dużo różnych i nowych sytuacji, które na przykład wyglądają w ten sposób, że próbuję odnaleźć Mateusza. Nie, no nie pokazuj widzom tamtego okna. Ten świat pokazuje naszym widzom i nam wszystkim dookoła, jak się zbieramy, że inaczej niż do tej pory myślimy o relacji klient-sprzedawca. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja widzę jakieś dużo takich relacji ludzkich, a nie tylko sprzedażowych, bo widzę w klientach dużo współczucia, widzę w klientach dużo zrozumienia i to nie tylko w relacji podróże, organizator podróży, ale także właśnie to, o czym mówił Mateusz. Knajpa, klient tej knajpy lubił, szanował, przychodził, więc teraz ma zupełnie inną szansę do tego, żeby się dostać. Szanowni widzowie, jeśli pozwolicie, to ja tak zrobię coś takiego. Spróbuję jeszcze dać jedną szansę Mateuszowi, ale nie wiem z jakim skutkiem. No i zobaczymy, jak ten internet wrocławski tą naszą rozmowę udźwignie. I od tego chciałbym ten kolejny odcinek naszego spotkania z Mateuszem Zielonką zacząć. Zielonką. Jestem znowu. Nie ma sprawy, Mateo. Wiesz, o czym myślę sobie? Powiedziałeś, że to jest dziwny czas, ale dzisiaj popatrz, jeżeli prowadziłeś do tej pory knajpę, to liczyłeś na to, że ktoś przyjdzie, zje, wyjdzie i może coś miłego powie. Dzisiaj to jest zapłacenie ci teraz za coś, co być może zjesz za miesiąc, że trochę głębsze są te relacje, albo przynajmniej tak je teraz widzimy. No na pewno teraz zbuduje się większa więź pomiędzy klientem a właścicielem jakiegoś interesu. Na pewno więcej chyba serca będzie trzeba do tego wszystkiego włożyć, więcej empatii i od klientów i od nas, restauratorów również będzie to wymagane i teraz chyba inaczej się zbudują te więzi biznesowe. To jest też chyba po części dobre, no. Nie będzie to już takie suche jak wcześniej to było, że tak jak mówisz, przyszedł, zjadł, wyszedł, teraz trzeba zbudować coś więcej. Jedna z naszych widzek, bo są tutaj różne osoby. Chciałbym powiedzieć jej imię, ale znam tylko nick, a nick brzmi d.h8m5, cokolwiek to cholera znaczy. Ona mówi, że chciałaby wrócić do pracy już, żeby w ogóle mieć kontakt z klientami. I rozumiem, że rzeczywiście ten moment, w którym pracowaliśmy w miejscach, gdzie fizyczna rozmowa, fizyczny kontakt, spotkanie, Daria podpisała się. Dzięki, Daria. Ale już od tej pory będę pamiętał, dh8m5 to jest Daria, to oczywiste. Tak. To jest ten moment, w którym no, chcielibyśmy pogadać, podsumować sobie to wszystko, ale jednocześnie uruchomić ten łańcuch gospodarki tak, jak do tej pory działał.
Powiem ci, że mi też trochę już tego brakuje, mimo tego, że na początku to było takie, kurczę, wszyscy mają wolne, to jest taki luz, wszyscy i tak muszą mieć wolne, ale po czasie już zaczyna coś takiego budować się we mnie, na przykład już wszedłem do kuchni, chciałbym już pogotować tak dla kogoś, nie tylko dla siebie, co teraz to się też nasiliło, dużo więcej gotuję. Ale właśnie mieć ten kontakt z ludźmi, pogotować dla kogoś, spotkać się i no, buduje się to napięcie. Ale te też takie dziwne czasy, zobacz, że ludzie troszeczkę łapią też taki dystans, który musimy jak najszybciej zniwelować, no bo już nikt nie podaje teraz, przynajmniej teraz, rąk, nie przytulamy się ze sobą. Jest wybudowane takie napięcie, dystans troszeczkę między ludźmi. Więc crazy time. Jest. No. I on jest taki, nawet gdybyśmy chcieli inaczej, to on podświadomie już jest w nas, pewnie przez dłuższą chwilę będzie. Idziemy ulicą, wczoraj biegłem sobie przez pustą wieś i widząc kogokolwiek, kto szedł po jednej stronie, ja od razu byłem na drugiej. Dwa rzeczy zachowane, ale no, po prostu podświadomie nie uciekasz od kogoś, no ale pilnujesz tego, co nawet jeżeli mi nie zaszkodzi, to komuś może zaszkodzić. No, to jest właśnie to. Mnóstwo różnych rzeczy, które będziemy odkręcali, bo i gospodarka będzie wyglądała inaczej, i relacje będą wyglądały inaczej. Już dzisiaj się mówi, nawet patrząc po stopie bezrobocia, jak ona może przełożyć się na nastroje społeczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko od przemysłu odzieżowego, po kulinarny, podróżnicze, medialny, wszystko będzie wyglądało pewnie zupełnie inaczej. Też myślę sobie o tej sytuacji, w której rzeczywiście wiele osób, także tych, którzy nas oglądają, bo mają swoje biznesy i jakieś relacje z klientami, chciałoby znów im dać siebie, chciałoby znów im dać swoje produkty, chciałoby znów z nimi po prostu czasem pobyć. Bo tak naprawdę jak się popatrzy na kulinaria z innej perspektywy niż tylko zrobione coś, na szybko oddane komuś, zapłacił, wyszedł, no to to jest wstęp do rozmowy zawsze, prawda? Oczywiście. To od tego się zaczyna, od posiłku. To jest coś, co jakby coś, co jest miłego. Dajesz komuś coś, wiesz, że masz nadzieję, że mu to będzie smakowało i od tego można zacząć jakąś relację, tak jak powiedziałeś. No a teraz tych relacji jest mało i oby jak najszybciej się one odbudowały i wszystko wróciło do porządku, troszeczkę innego, ale żeby wróciło i nabrało znowu pędu. Wśród naszych widzów jest to chyba pierwsza nieletnia Julka Cymbaluk, też dziewczyna. Cześć Julka. Julka też dziewczyna wielu talentów. Wielu talentów Julka, bo i sportowo powiem ci, że pojechaliśmy rok temu na snowboard i Julka pierwszego dnia załapała, jak się skręca w obie strony. No jeszcze wcześniej się nie spotkałem, żeby ktoś tak szybko się nauczył. Także siema Julka, za rok idziemy na pewno znowu na snowboard. W tym roku nie wyszło. Wspominałem o tym, że jesteś też tym człowiekiem, który kiedy można było, pojawił się w jednym z salonów firmy na L z Łańcuta i zaczął przygotowywać się do tego, żeby wyjść z tego salonu już jakoś ogarnięty. I okazało się, że to nie jest łatwe. Powiedz, dlaczego utrudniasz ludziom życie? To wychodzi zawsze, zawsze chcę dobrze, wychodzi właśnie tak, jak mówisz, że utrudniam ludziom życie. Ale to jest tak, że ja zawsze miałem problem z tym, żeby się ubrać, żeby znaleźć coś dla siebie. Moja mama przytacza taką śmieszną historię, nazwana kurtka krótkie rączki. Jak ja byłem jeszcze mały, załatwiła skądś, nie wiem jak to wtedy było, jeansową kurtkę, taką katanę. No i była przepiękna, jak patrzyłem na zdjęciach, no to na tamte czasy byłem mega stylowy, ale za krótkie rączki. Nazwaliśmy kurtkę za krótkie rączki, nie ma szans. No. Wyjście do lekarza gdzieś za płot, do sąsiadki, no to też, bo trzeba było ubrać, bo bluzka nie pasuje do spodni. No to są jakieś jaja, jak sobie o tym przypomyślę. No a w Lamczerte, jak wszedłem do salonu, no to wszystkie rzeczy, tak zacząłem oglądać, te garnitury, koszule, kamizelki, na które się już dużo wcześniej jakby gdzieś tam szukałem takich kamizelek, dopiero w Lancerta dopiero znalazłem ten fason, jaki chciałem znaleźć. Od razu wziąłem 4. Tak, na każdą okazję. Nie powiedzieli ci do tej pory, że oni polowali na ciebie i uszyli tak, żeby ci pasowało, bo nie było innego wyjścia. No to wyszło im w punkt. Oni mają kędziorów. Wiem, dobrzy styliści tam pracują i osoba, która się mną zajmowała, idealnie wiedziała, z kim ma do czynienia. Chociaż nie wiem, dlaczego nazwałem milenialsem, bo trochę to się zastanawiałem. Że nie, no ja to myślę, chyba że nie ty tędy, nawet jakbyś miał 60 lat, to włosy będą tej samej długości, może bardziej siwe. Zobaczymy, no tak, po prostu tak. No. Masz w sobie dużo takiej lekkości bytu. No. Każdemu tego życzę, bo jakby tego dziecka w sobie nie zabijajmy, bo to jest jakby chyba najważniejsze, żeby patrzeć cały czas przez te różowe dziecięce okulary na świat. Ja staram się tak właśnie patrzeć. No i wszedłem do tego salonu i właśnie jak dziecko starałem się wybrać coś, co mi najbardziej pasowało. Chociaż chyba z 3 godziny z moją Olą tam siedzieliśmy i przymierzaliśmy różne rzeczy, to wziąłem rzeczy, które
były tak, ale okej, okay, znaleźliśmy ten nurt. Potrafisz spędzić 3 godziny w salonie odzieżowym? Jest, smary. Wcześniej jakby nie zdarzało mi się za dużo chodzić na zakupy. Odzieży aha, nie czyli kupowałem. Nadrobiłeś za całe życie po prostu. Nie, no to dokładnie. Ja miałem tego farta w życiu, że ile? Ja 20 lat temu zacząłem jeździć na snowboardzie. Po 6 latach jazdy na snowboardzie dostałem pierwszego sponsora. Czyli już w wieku, powiedzmy chyba 17-18 lat miałem pierwszego sponsora na snowboard. I to już to trwa w zasadzie do dnia dzisiejszego. No ale przez ten cały czas sponsorowały mnie różne firmy odzieżowe, od DC czy tam Nike'a. I miałem właśnie tą fajną sytuację, że cały czas dostawałem ciuchy. I nie chodziłem, nie kupowałem sobie tych ciuchów. Było przezabawne, więc jak mogłem sobie pójść do salonu i sobie powybierać w końcu, a nie, że po prostu z katalogu wybierano mi to, to, to i to, żebyś tutaj miał duże logo takie i duże, duże takie, to po prostu wszedłem i wybierałem sobie podkrój tak, jak chciałem. Daria mówi, że jeżeli jest miła obsługa, to 3 godziny to jest w ogóle podstawa, także ja przestaję się czepiać, nie? Znaczy, szanuję dalej twój czas, że miałeś go tyle, ale teraz rozumiem, dlaczego tak to jest. No, no ja tak, nie jestem był. Tego przyzwyczajony. Tak było. Niby miesiąc temu się to skończyło, czy tam półtorej, ale mówimy o tym w czasie przeszłym, tak jakby to była jakaś prehistoria. Więc już sentymentem o tych czasach. Natomiast myślę sobie, a kupowałeś rzeczy online kiedyś? Tak, nie. W twoim przypadku L-ka. Nie, właśnie ja brałem sobie zawsze XL-ki, bo one były tak skonstruowane, że te nawet największe rozmiary były na normalnych ludzi takie w porządku. Czyli ja jestem dość niski, więc dla normalnych ludzi były XL-ki w porządku, małe, więc na mnie były super. Zawsze troszeczkę wolałem luźniejszy styl i taki też w Lancerto, jak sobie brałem rzeczy troszeczkę większe, kilka dałem do krawca, żeby mi zwęził. Znaczy Lancerto sam jest tak, że bierzesz sobie jakiś płaszcz, ten jest super. Tak, no to panu za 2 dni dostarczymy taki właśnie na pana krój, na pana wzór. Ale myślę o tym waszym stylu, tych wszystkich skate'ów, deska każda, bo to i z kółkami, bez kółek, tak. Wasz styl jest dosyć specyficzny. Wy czasem nie sięgniecie po inne rzeczy, których my z kolei nawet nie znamy, bo jeśli nie jesteśmy z tego świata, prawda? So, ja zawsze uważałem, że wszystko, co idzie do mainstreamu takiego modowego, światowego, to wywodzi się gdzieś tam z tych kultur, subkultur. Dużo bardzo wyszło z tej kultury deskorolkowej jednak. Od deskorolki, po snowboard, po surfing, po inne te kultury, aż w końcu do mainstreamu. Pamiętasz, były takie czapki zawinięte, w których się wyglądały jak taki francuski poławiacz krewetek nagle, albo taki troszeczkę, nie wiem, bezdomny, wiesz, czarna czapka na zawinkę. W pewnym momencie wyszło to do mainstreamu i wszyscy na wybiegach chodzili w takich czapkach. A to wyszło skąd? Właśnie z deskorolki, skate'i na pewno. Albo czapki z takim kominem nagle. Taka większa czapka i wyglądało się jak taki Papa Smurf trochę, albo grzybek. Też to wszystko wychodziło gdzieś tam z deskorolki. Czy przy krótkie spodnie nagle, to pamiętam jeszcze dużo wcześniej skate'i zaczęli tak jeździć na deskorolce, a potem to weszło już na wybiegi. A ci, którzy biorą deskę i zakładają, no pianka pianką, no ale zanim w tę piankę się wbijesz, to jakoś musisz wyglądać. To ta kultura surferska jest jeszcze inna, jeśli chodzi o odzież? Surferska. Od surfingu się wszystko zaczęło. To jest matka wszystkich sportów deskowych, kolebka już 2000, ileś tam tysięcy lat temu już z jednej wyspy na drugą na tych łódkach i z falą do brzegu. I surfing jest dość specyficzny, ale wszystko to jest jakby bardzo powiązane ze sobą i wydaje mi się, że taki rootsowy jakby styl pochodzi od deskorolki. Taki najbrudniejszy po taki bardziej ładny. No, surferzy jednak są tak, starają się być troszeczkę ładniejsi niż ci brudni skejci, tak nawet sami o sobie tak mówią, no, skejciuchy. Natomiast jakby nie patrzeć na ciebie, no to bardzo często, nie wiem czy najczęściej, ale często na pewno jesteś w samym kitlu, takim, gdzie stoisz za stołem i robisz swoje. Tam tak. Chyba za bardzo na modę nie ma miejsca, prawda? A tam co ty, znajdzie się jeszcze, na mody znajdzie się wszędzie miejsce. Można jeszcze założyć opaskę, pod opaskę założyć sznurowadła w odpowiednim kolorze. Sznurowadła? Czy... Do butów. No kiedyś się śmialiśmy, że pod bandanę, czyli pod chustę, sznurówki do butów w tym samym kolorze, albo czasami wyobraź sobie, że były krawaty. Związywaliśmy spodnie krawatami zamiast pasków, a do tej pory noszę sznurówkę zamiast paska. Okej, okay. Czyli tak ale... naprawdę, no bo jak popatrzysz na szefów kuchni, to wszyscy stoją najczęściej z założonymi rękami,
mnóstwo naszywek albo tak. Nazwy swojej restauracji, albo partnerzy gdzieś tam. No właśnie z tymi naszywkami to jest tak, że to już musisz sobie zasłużyć. To są tak odznaki w wojsku. Tutaj flagi świadczą o tym, w jakim kraju byłeś szefem kuchni, więc ja mogłem sobie tylko Polskę zrobić, ale widziałem dużo osób, którzy mają i flagę europejską, i gdzieś tam Australia, Stany Zjednoczone. To znaczy, że byli szefami kuchni w różnych krajach. Więc na te odznaki trzeba sobie zasłużyć. Są jeszcze emblematy jakichś firm, z którymi się współpracuje. Jeżeli jesteś ambasadorem jakiejś marki, no to też można sobie wyszyć na kitlu. No i potem już tylko przyrządy, czyli na przykład ołówek, bardzo ważny dla szefa kuchni, żeby spisywał sobie rzeczy, które zrobił, które ma zrobić i które są dopiero w planie. Pinceta do ładnego dekorowania i termometr, żeby sprawdzać czasami. Taki termometr do dań. Powiedziałeś, że sam ostatnio więcej gotujesz, no bo jesteś częściej w domu i masz na to szansę. To udało ci się coś wykombinować nowego? Połączyć jakieś rzeczy, których do tej pory nie łączyłeś, albo z nudów powstała rzecz, która pomyślałeś sobie, o, jak wrócimy do normalnego świata, opowiem wszystkim o tym. Wiesz co, dużo sobie eksperymentuję z fermentem, a wprowadzam ferment do kuchni i różnie to wychodzi, bo zakwas już 4 razy mi nie wyszedł na chleb. Ale kombuczę, fermentuję herbatę, no i zacząłem ostatnio fermentować sosy różne. Zrobiłem domową sriracha, to jest mój ulubiony sos, który zawsze sobie kupowałem, ale dosyć, jak to się robi. No i zrobiłem domową sriracha, ale zacząłem, to jest eksperyment, jeszcze nie wiem jak się skończy, ale zrobiłem sos na bazie papai, orzechów włoskich i ziaren kolendry. Oczywiście miód, troszeczkę octu, chyba użyłem ryżowego octu. No i na początku to jest, był taki smak dość dziwny, specyficzny. Jeszcze nie wiedziałem, czy to jest słodkie, czy to jest wytrawne. No ale już po 3 dniach fermentowania to nabiera głębi, takiego kika fajnego. No i zobaczymy za 3-4 dni, co się z tym wydarzy. Jeżeli już dojdę do tego smaku, który chcę, do lodówki i koniec fermentacji. Okej, a ten zakwas nie wyszedł, bo? Właśnie nigdy nie byłem specjalistą od mąki i pieczenia chlebów. Więc stwierdziłem, dobra, zacznijmy od zakwasu. To jest teoretycznie prosta rzecz, ale trzeba mieć bardzo dobrą gatunkową mąkę. I w zasadzie mąka i woda. W proporcjach tam 40 gram mąki, 40 gram wody do słoika przykrywamy czymś, żeby nie było przykryte jakąś szmatką, a żeby cały czas ten zakwas oddychał i codziennie się go dokarmia. No i w pewnym momencie mąką i wodą, tym samym. Ten zakwas sam dolewasz, tak? Czyli zaczynasz od 40-40 i dolewasz. I dolewam 40-40 cały czas, codziennie, co 24 godziny. I po 5 dniach powinien wyjść zakwas, taki właśnie, jak wyglądają te super rustykalne chleby, to właśnie są robione na takim zakwasie. W piekarniach takich zwykłych to jest tylko jak abstrakcja dla nich, taki zakwas, bo to naprawdę dużo czasu, ale prawdziwe takie domowe piekarnie, które robią super chleb, właśnie na zakwasie, tak zwane sourdough. Letni? 5 dni robimy zakwas. No i mnie niestety 4. dnia zawsze się rozdziela woda od ciasta i przestaje rosnąć. I już zmieniałem ekspozycję, bo może za ciepło, za zimno. Praca z żywym jakby produktem. To gdybym miał drugi telefon albo komputer pod ręką, wpisałbym w Google po prostu, jak zrobić dobry zakwas, i bym ci powiedział. Przejrzałem kilka stron, powiem ci. I co? Naprawdę. No ludziom wychodzi. Ludziom wychodzi teoretycznie, no i to znaczy teoretycznie przejrzałem wszystkie strony, znam wszystkie techniki i jakby sposoby, jak to się robi, ale coś dalej wychodzi nie tak, więc będę teraz jeszcze z mąką eksperymentował. No, za dużo nie chodzę teraz na zakupy, staram się tak raz na 3-4 dni wyjść, zrobić co potrzebne i wrócić. I niestety w tych supermarketach, sklepach, do których chodzę, nie ma dobrej, takiej naprawdę fajnej mąki, chociaż jeszcze spróbuję z 2000 mąką na grubym przemiale, zobaczymy jak to wyjdzie. Czyli Zielonka postanowił nauczyć się pieczenia chleba. Ile do czego potrzeba cierpliwości, stary? Wiesz, no dużo czasu mamy. Teraz siedzimy w domu, można zgłębiać nowe talenty i się rozwijać. No. Nawet zacząłem na ukulele, wyobraź sobie, grać. Drugi dzień dopiero, tak nie będę musiał. No nie, jak na drugi dzień, to nie słychać, że to drugi dzień. Zacząłem od tej klasycznej piosenki Somewhere of the Rainbow. To jest taka klasyczna surferska, hawajska piosenka. Wiesz co, to pal licho ten zakwas, który nie wyszedł. Widać, że udało się coś zupełnie innego, to jest najważniejsze. Tak, pal licho zakwas, graj na ukulele. Zostaw tą kuchnię. Pal miasta, ale nie pisz wierszy, Juliuszu. Natomiast myślę sobie o tym, że to rzeczywiście jest taki czas, kiedy zostaliśmy w jakimś sensie przymuszeni do tego, żeby w kuchni spróbować coś zrobić. Nie? To dla tych, którzy początkują, masz jakieś top 3 rad Mateusza Zielonki, które pozwolą im poczuć się po, no nie po 2 dniach, ale po tygodniu, jak prawie szefowie kuchni?
Ja do tej pory się nie czuję, ale... Pomyśl razy. Chwilę, a ja ci odpowiem, bo Ewelina, dobra, słuchaj, jasne. Ja tu pytam Mateusza, a tu Ewelina mi mówi tak. Żytnia typ 2000, a jak się oddziela, coś dziwnie woda? Napisała, woda, a nie ma pleśni, to jest okej, okay. Dokarmić jeden dzień i do lodówki. No właśnie. Tak też myślałem. No i gdzieś znalazłem przepis, że taki zakwas jest świetnym też, można zrobić pitę. Po prostu zakwas wlewamy na patelnię, trochę tłuszczu i podsmażamy i robi się nam taka pitka. No i tak właśnie zrobiłem z tym takim zakwasem, który mi się rozdzielił. Dokarmiłem go troszkę, pozwoliłem, żeby urósł i zrobiłem z niego pitę. No i co tam się później działo, to myślałem, że to koronawirus przyszedł, szczerze wam powiem. I wtedy sięgnąłeś po kulele. Pomyślałeś sobie, dobra, cholera z tą kuchnią, tak, zrobię tak. Coś, co mi wyjdzie. Nie, będę nie próbował dalej. Rzeczywiście, niech to dojdzie, niech to będzie zakwasowy taki dokładny. Wracając. Ja jestem, wyobraź wracając. Sobie, że chcemy zacząć w kuchni. Mamy przed sobą szefa kuchni i on mówi, słuchaj, bez tych trzech rzeczy to właściwie nie zaczynaj. Co to może być? Mhm. Słuchaj, dla mnie to zawsze był imbir, czosnek i... Uwielbiam sos sojowy. I zakwas. I zakwas. Wiesz co, nie, no bez oleju sobie też nie poradzimy, nie? Chociaż możemy z różnych pestek nasion zrobić olej sami, ale to już jest, to na gorsze czasy. Jak już będziemy mieli ten Mad Max za domem, to wtedy będziemy sobie sami robili olej. Ale olej, z olejem był problem. W ogóle ze wszystkimi bardzo podrożał w tych czasach. No, tak jak mi... Słyszałem takiego człowieka, najważniejszego w naszym państwie, który mówi, no dobra, coś tam wam podrożało, ale na przykład olej potaniał, więc to zależy od regionu Polski. Wyobraź sobie, że przez 4 dni nie mogłem znaleźć nigdzie drożdży, bo już jak już kpal licho z tym zakwasem. Tylko, że mówię, ja nie wiem, czy chodzi o chleb. Sucha. Nie mam pewności, czy chodzi o chleb, jeśli chodzi o drożdże, wiesz, bo siedzieliśmy nie w domach było, i, nie było, i myślę, i że dużo tak. Ludzi odkryło zupełnie inne talenty niż muzyczny. Drożdże podobno można z piwa zrobić takie, ale nie próbowałem tego. To jest następny jakby element do odhaczenia, zrobić samemu drożdże. Dużo rzeczy, ile rzeczy chcesz zrobić przez tą całą kwarantannę i siedzenie w domu, widzisz? To może być świetny czas, na pewno jest rozwijające. No dlatego trzeba znaleźć ten kierunek, w którym się można gdzieś tu odnaleźć i po prostu, ja tak zauważyłem, ty pewnie nie, bo ty kurczę, tyle rzeczy robisz, że jest naprawdę w ciężkim szoku, jak ty znajdujesz czas, żeby przespać się. Ale jak nagle dni zaczęły się zlewać, co my dzisiaj mamy? Wtorek, środę, czwartek? Wow, wszystkie dni wyglądają jak sobota. Mateusz, daj spokój, jesteśmy gdzieś między Wielkanocą a Bożym Narodzeniem. Po co więcej? Gdzieś tutaj jesteśmy właśnie. No. I żyjmy dalej i rozwijajmy dalej. Słuchaj, Daria mówi, żeby robić własne mleko, na przykład migdałowe. To już mam za sobą. Wyszło? Najlepsze wyszło, świetne. Mleko z sezamu. Zrobiłem z czarnego sezamu, wyglądało trochę jak cement, ale jest pyszne. Sezam w ogóle jest super na tkankę kostną, na stawy. To jest w ogóle super rzecz na to, żeby nie mieć w przyszłości reumatyzmu. Dlatego no mleko sezamowe. Mleko sezamowe. No dobra, sezam. Jak ja sobie sprażę trochę. Zobacz, sprażę sobie trochę sezamu. Już się nauczyłem, że można w ten sposób. Sprażysz sobie trochę sezamu, wydobędą się olejki. Tak, tylko pamiętaj o tym. Tylko pamiętaj o tym, żeby to nie był taki przetworzony sezam, jak gdzieś kupujemy w jakichś takich gorszych sklepach. Chodzi o to, żeby miał łuski, żeby ten sezam był niełuskany. Najlepiej czarny, on jest najzdrowszy, taki azjatycki sezam. Muszę go wtedy... wyłuskać, tak? Nie, dajesz go tak po prostu z tymi łuskami. Zalewasz go wodą na noc, następnego dnia to przepukujesz, to lewasz trochę wody i blendujesz, a potem przez gazę i wychodzi świetne mleko. Migdałowe, kokosowe, orzechy włoskie, laskowe, sezam... Totalnie ze wszystkiego można zrobić mleko. Już wyobrażam sobie ten moment. Jest pyszne. Zosiu, może mleka? No. A dlaczego ono jest w takim, a nie innym kolorze? Wujek Mateusz kazał. Pij, będziesz zdrowa. Dokładnie. Nie będziesz miała problemu później z zestawami. W kolorze cementu. Piękna rzecz, no. Czy są jakieś takie kuchnie, których... Bo teraz mówimy o zakwasie. I ja nie złośliwie o tym zakwasie mówię, ale takie kuchnie, których próbowałeś, a nie wyszły. Spróbuję się od tego blinku. Oddzielić. To jest okej. Jest okej. Kuchnie, które nie wychodzą. Kto wie. Wiesz co? Nie spotkałem się jeszcze. Nie, wiesz co, ja największy problem zawsze miałem z dekorowaniem dań. Bo jak zawsze wszystko wszystkim smakowało, to z tą dekoracją, z tak zwanym platingiem, zawsze był jakiś pewien problem. Mimo tego, że skoczyłem architekturę i gdzieś tam to projektowanie, planowanie gdzieś miałem, to jak patrzyłem na talerz i miałem poukładać rzeczy ze sobą, tutaj sos, tutaj jakieś pire, tutaj coś, to mogłem
wiele godzin spędzić i to nie to. W MasterChefie nawet zrobiłem sobie kiedyś taki challenge. Ugotowałem mnóstwo takich małych pierdółek, że tak powiem. Tutaj trochę kalfiorku, tutaj troszeczkę jakiegoś sosu, jednego, drugiego, trzeciego. Wziąłem sobie 50 talerzy i do znudzenia po prostu układałem każdy talerzyk dalej. Ten talerz tak ułożę, ten talerz tak ułożę. No i w końcu się nauczyłem troszeczkę, żeby te dania troszeczkę lepiej wyglądały. Ale plating jest mega trudny. A jeśli chodzi o kuchnię, które się podjąłem, a które mi nie wyszły, no. To też ciężko powiedzieć, bo się aż tak głęboko się nigdy nie zagłębiałem w jakąś konkretną, specyficzną kuchnię, aby dojść do jakichś technik, które by mi sprawiły trudność. Nie wiem, jak zgłębiałem meksykańską, to zostałem na tych tacosach, które chciałem zrobić, żeby smakowały jak prawdziwe taco, bo strasznie mnie tam przed denerwowało, że nie ma restauracji, przynajmniej we Wrocławiu była jedna restauracja, która robi sama placki do taco. Jak ją odkryłem, to byłem totalnie zakochany, kupowałem od nich same placki, a w domu sobie robiłem już farsze różne, i salsy, i sosy. No ale nie poszedłem dalej, no nie zrobiłem. No zobacz, wydaje się, że to jest prosty placek, no przecież on nie jest duży, on ma się tylko po prostu ładnie zgiąć, ale nie, no nie pęknąć, prawda? I koniec. Tak. Tak, potrzebna jest do tego masa harina, czyli taka mąka, masa w zasadzie sucha z suszonej kukurydzy, która powinna być odpowiednia, ta kukurydza. Ciężko znaleźć, to nie może być mąka kukurydziana. Dodaje się trochę wody i trochę oleju ja dodaję, oliwy, i zostawiam. W zasadzie taka sama proporcja wody do mąki. Zostawiam na chwilę pod przykryciem, wtedy fajnie pęcznieje. No i problem jest tutaj z zrobieniem tych plasków, bo nie miałem takiej prasy specjalnej do zrobienia tych plasków, bo to się po prostu i robi się placek, więc jak na stole kładłem, wiesz, patelnię coś, przygniatałem, ważę 72 kilo, to nie do końca, więc wymyśliłem, że po prostu na podłodze rozkładałem matę i kładłem jedną większą deskę, stawałem na tym pomiędzy foliami, cyk, prasa, na patelnię. No tak musiałem sobie. Ale już mam pomysł, żeby zrobić sobie samemu taką prasę i to będzie kolejne zadanie na kwarantannę, zrobić sobie meksykańską prasę do robienia taco. Słuchaj, odzywa się konto w starej rzeźni. Nie wiem, czy kojarzysz. No, pozdrawiam. Mają dla ciebie mąkę, także zmykaj tam spokojnie. Znaczy nie wiem, kiedy możesz, ale zapraszaj. Stara rzeźni to jest świetny sklep z produktami regionalnymi we Wrocławiu. Naprawdę można znaleźć tam takie specjały z Dolnego Śląska. Poprosiłem kiedyś o to. Do grudnia 2000 czeka, no. Poprosiłem kiedyś, mąka. Żeby znaleźli mi mąka. Poprosiłem kiedyś, żeby znaleźli mi super ziemniaka, takiego mega skrobiowego. Ziemniaka się dzieli na trzy klasy, A, B, C. A to jest taka klasa najbardziej sałatkowa, że ten ziemniak po ugotowaniu dalej jest taki jędrny, taki trochę glutkowaty. On jest dobry na przykład do tortilli meksykańskiej, tortilli hiszpańskiej. Ale na przykład, żeby zrobić frytki, to musi być klasa C. On jest wtedy najbardziej skrobiowy. Po ugotowaniu takiego ziemniaka wychodzą takie białe, fajne, tak, no skrobia wychodzi, po prostu takie białe punkty. I to, jak wrzucimy już na głęboki olej, to się robi super chrupiące. I poprosimy o takiego ziemniaka, który będzie mega skrobiowy, nawet klasa D. No i kochana Ula z starej rzeźni znalazła mi ziemniaka praktycznie klasy D, nazywa się Red Sonia. Jest super skrobiowy i jeszcze super kremowy w środku. Jak zrobiłem z niego frytki, to 3 dni były chrupiące. No dobrze. A naturalne i chrupiące 3 dni. Natomiast tak, panie jest. Mateuszu, myślę sobie o tym, czy szefowie kuchni, wiesz, osoby, marki, to one muszą pilnować się, jak wyglądają tak na co dzień, jak zdejmą kitel? Kwestia gustu, jaką kto ma tolerancję dla siebie, jak kto chce wyglądać. A dla ciebie to ma znaczenie, jak wyglądasz? Ludzie ci oceniają przez to, jak wyglądasz? Mówią, bo zobacz, jak popatrzysz na gościa, który ma wyciągniętą koszulkę, szerokie spodnie, od razu jest skate, nie? Albo tak. Coś w tym stylu. Gdybyś mnie na snowboardzie zobaczył, to byś nie uwierzył. No, ale tu to... prosto ocenić kogoś. Właściwie nawet się nie pomylimy w tej ocenie. Ale nieraz tutaj ale sobie podkowaliśmy o tym, na ile właśnie strój nas jakoś określa. O ile się nie ma, znaczy no zależy, no, każdy względem siebie bierze tą jakby, ja czasami nawet lubię sprowokować swoim wyglądem, żeby ktoś ocenił mnie po wyglądzie, a potem dopiero, żeby się mógł zastanowić nad tym, bo to nie o to chodzi tak naprawdę, jak wyglądamy, a czasami naprawdę cuda na kiju wymyślamy, żeby, mówię, tutaj mówię my o snowboardzistach teraz, bo tak mi się przypomniało, że zawsze lubiłem snowboard, bo można było sobie popajacować w ubiorze, że tak powiem, tak jak ci mówiłem, no krawat zamiast paska, ale już jestem troszeczkę starszy, już ale i tak spodnie na snowboard są tak szerokie, że koniec i wymyślamy duże, wielkie bluzy, a na co dzień
to po prostu jest taki miszmasz, bo czasami wjeżdżają i szerokie spodnie, czasami wjeżdżają węższe, takie trochę jak do garnituru Lancerto, do tego wjeżdża do szerokich czasami spodni, nie do końca szerokich, bo już nie jestem takim skatem jak kiedyś, wjeżdża właśnie marynarka albo kamizelka do t-shirta. No i są takie czasy, że już tak żonglujemy tym wszystkim, że ciężko się jakby rozpoznać po prostu kto kim jest. No. To jest prawda. Też fajne. Daria sugeruje, Daria, czyli D.H8, to oczywiste. Daria sugeruje, że już spokojnie można nawet w garniturze gotować i podejrzewam, że rzeczywiście jeśli ktoś ma kola za kolem, a po drodze jeszcze musi nauczyć dziecko czegoś, czego nie jest w stanie go nauczyć szkoła online i ugotować obiad dla wszystkich na koniec, no to nie ma sensu się przebierać, po prostu wskakuje. Ale niektóre te kitle już w kuchni wyglądają jak takie fajne, dostojne koszule albo garnitury nawet są z materiałów jeansowych albo takich materiałów właśnie garniturowych. Są skraty często z różnymi fajnymi zapinkami, guzikami. Więc z takiej koszuli można bez problemu wyjść na miasto albo na właśnie na wywiadówkę do córki. Tomek Zielony się odzywa i pozdrawia cię serdecznie. Fani się włączają. Cześć Tomek. Są i tacy, którzy słuchając tylko Cześć, Mateusz. Tego, co mówisz. To chciałbyś zrobić do jedzenia, mówią wow, jadłabym lub jadłbym. Mateo, dziękuję bardzo w takim razie za spotkanie. Mam nadzieję, że dziękuję również. Nie ostatnia to była nasza szansa i nie pierwsza to na pewno i nie ostatnia. Natomiast tych fanów Mateusza i tych fanów Lancerto zapraszamy serdecznie na choćby kanał na YouTubie Kuźniar Media, ale i tutaj na kanale Lancerto możecie go znaleźć. Specjalny program, który nagrywaliśmy przy okazji tej ostatniej sesji w Hiszpanii, kiedy jeszcze świat był otwarty, mogliśmy chodzić, patrzeć. Mateusz mógł szaleć na deskorolce po deblaku pełnym emerytów, łazić po targu, wybierać ryby i takie rzeczy, które dzisiaj wydają się z perspektywy czasu trochę zakazane. Trochę za nimi tęsknimy, ale wszystko będzie dobrze i lecimy do jeszcze lepszych czasów, dokładnie. No, dziękuję Ci również, Jarku. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, papa. Mateusz Zielonka, szanowni państwo, ambasador Lancerto, ale jednocześnie także master chef. Ta pana kotta z oscypkiem i białą czekoladą to mistrzostwo świata. Jadłam rok temu i smak pamiętam do dzisiaj. Burgery też pyszne. Zdaje się jedna z klientek Mateusza. Little Mary 15. Swoją drogą zobaczcie. Kiedy zakładaliście swoje konta na Instagramie, no to można było się nazwać D.H8PM5. Dzisiaj wiemy, że to jest Daria, ale co szkodzi nazwać się po prostu Darią? Albo no, ja długo myślałem, jak się nazwać i myślę sobie, może matka miała rację, więc nazywam się Jarosław Kuźniar po prostu. I polecam, bo to we współczesnych czasach, kiedy wszyscy jesteśmy na żywo albo wszyscy chcemy zabrać w jakiejś dyskusji głos, to ważne, żeby wiedzieć, kto po drugiej stronie. Więc zdaję sobie sprawę oczywiście, że moja gęba może być bardziej znana niż inna, ale dzisiaj w czasach online każdy ma ten sam punkt startu, więc ja zdaję sobie sprawę, że konkurencja urosła mi przez tę kwarantannę mocna i po prostu nic innego nie robię, tylko ćwiczę, żeby być, jeśli to jest w ogóle możliwe, choć trochę bardziej profesjonalny. Bardzo Wam dziękuję za teraz. Jutro Michał Kędziora i Suchar Codzienny. To są nasi koledzy, którzy w Sucharze robią rzeczy, które mają Was bawić, mają Was śmieszyć, czasem do łez, czasem zastanawiać, czasem są zgryźliwi, czasem są cyniczni, ale no taki humor jest. Dzisiaj wydaje mi się, że jest na wagę złota. Natomiast to, co ważne, wspólnie z Lancerto i wspólnie z fanwisher.com, to jest taka platforma, gdzie znane osoby są i czekają na Was, tak żebyście mogli zamówić personalizowane życzenia. Wspólnie i z fanwisherem i z Lancerto robimy wszystko, żeby część pieniędzy, które udaje nam się od Was zarobić na tym, co mamy dla Was najlepszego, trafiały do szpitala zakaźnego w Łańcucie, skąd jest Lancerto, tak żeby lekarze tam pracujący nie musieli czekać na żadne maseczki, nie musieli czekać na żadne rękawiczki, żeby mieli te pieniądze na najbardziej podstawowe rzeczy. Więc jeżeli tylko możecie nam pomóc, to serdecznie się polecamy. Ja wpadnę jeszcze pod koniec tygodnia na spotkanie z Michałem Kędziorą, tak żebyśmy sobie to wszystko podsumowali. Mam nadzieję, że to jest ten sam Michał, którego znamy z zeszłego tygodnia. Widziałem po drodze, że w czasie weekendu mu się cholera bardzo nudzi. Zamiast się skupić i dokończyć ten swój dom, to on kombinuje różne rzeczy, wydziwia tutaj na Instagramie i okazuje się, że już niedługo Michał może mieć jeszcze bardziej wierną grupę fanów niż wspomniana już dzisiaj Ewa Chodakowska, a jak wiecie po liczbach, statystykach Ewy, to wcale nie jest takie proste. Więc Michał, szacun, widzę, że jesteś naprawdę na dobrej drodze do tego, żeby tutaj wszystkich nas zakasować. Trzymamy mocno kciuki, bo kibicujemy tym, których lubimy. No i w każdej chwili o 17:00 tutaj na kanale Lancerto możemy Wam wyskoczyć na żywo. Za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.